Staszek zakochał się na zabój w przyjaciółce Eli, Basi. Okazało się jednak, że miłość jego życia na stałe mieszka w Kanadzie i dzisiaj wraca do domu. Staszek jest pewny, że są sobie przeznaczeni, więc zamierza przeprowadzić się do Kanady. W akademiku. Cześć, że razem ze świętą Barbarą? A co na to jej rodzice? Raczej nie będą zadowoleni, że czyhasz na jej dziewictwo w pojedynczym pokoiku studenckim. Weź się odczep. Przed ślubem i tak nie chcielibyśmy mieszkać razem. No potem zobaczymy. Wróć. Jakiego ślubu, stary? Ja dobrze usłyszałem? To pogięło cię w ogóle jakaś żenuła? Panowie, o co chodzi w ogóle? Co się tu dzieje? Ja nie ogarniam w ogóle. No jak masz ogarniać, jak całe życie zaliczasz? Kasper, weź się piwa napij, zejdź ze mnie już na dobre. Wiesz co, na ciebie patrzę, to grzygać mi się chce, palancie. Ej, panowie, znajdźmy mu jakąś dziewicę. Nie, ale trochę racji facet ma, tak? Ja cię współczuję, bo ty nigdy nie doświadczysz tego, jak to być z tą jedyną kobietą. Stasiu, jakoś to przeżyję, nie wiem. Oskar, a ty komu bardziej współczujesz, mnie czy Stasiowi? Szczerze to sobie, że muszę was słuchać. A, nie będę z wami o tym rozmawiał. Co wy w ogóle wiecie o dojrzałych związkach? No stary, a co ty wiesz o dojrzałych związkach? Przepraszam bardzo, według ciebie to jest dojrzałe? Stary, spotykasz laskę, po jednym dniu nagle stwierdzasz, że się zakochałeś, rzucasz studia, medycynę. Przecież kochałeś to. Stary, to jest dojrzałe? No może nie jest dojrzałe, ale za to mega stycznie romantyczne. I stuknięte. Sebuś. Sprawdzałem już, niedaleko są, jest masę punktów usługowych, także na pewno załapię jakąś robotę. Dobra, stary, w takim razie jedno pytanie tylko. Czy ta twoja święta Barbara w ogóle wie, że zamierzasz tam do niej jechać i za nią latać? No stary, tak z troski pytam. Wspominałem jej o tym, ale dopiero dzisiaj mam jakieś konkrety. Idę teraz się z nią spotkać i spokojnie sobie to wszystko rozsądnie obgadamy. Mhm. A ty jeszcze raz powiesz o niej święta Barbara, to dostaniesz w ryj.